tańczyć, tańczyć, nie klaskać sobie. Teatru, dotykał teatrów instytucjonalnych, teatrów, które działały w różnych przestrzeniach i na zewnątrz, i w salach, grywał tu i tam, także się kręcił po filmie, wreszcie osiadł, zrobił swój własny mały teatr. Pomysł był prosty, ponieważ przenosiliśmy swoje aktywności i swoje życie na Podlasie, bo takiego dokonaliśmy wyboru. Zastanawialiśmy się, czego by użyć, żeby móc tutaj funkcjonować w tej przestrzeni. Jako teatr, wiadomo, będziemy robić spektakle, jeździć po Polsce, po świecie, grać te spektakle. No i wyszło na to, że prawdopodobnie, gdyby spróbować reaktywować taką wędrówkę teatralną tutaj po Podlasiu, która kiedyś była bardzo naturalną sytuacją, bo przecież werteb to nie określenie litylu, tylko jakości nawierzchni poruszających się, ale zespołów teatralnych funkcjonujących w okresie średniowiecza w tej przestrzeni słowiańszczyzny, które wędrując od miejsca do miejsca brały udział nie tylko w obrzędowych, liturgicznych rzeczach, ale także w tych bardzo popularnych wiejskich, na targach, targowiskach, przy okazji jakichś wydarzeń wystawiano różnego rodzaju spektakle, więc teatr był tu zawsze obecny i wydawało nam się, że wdrożenie tego ponownie ma szansę powodzenia, że ludzie jakby dotknęli już tego, więc to nie jest żadne nowe. W każdej takiej strażackiej remizie był zespół teatralny. I to się okazało faktycznie tak, że ludzie bardzo chętnie, z otwartością przyjmują takie zjawisko jak teatr. Wszystko co najlepsze tylko dla Basi Giżanki. Och, córuś moja, córuś ukochana! Ja dla ciebie co najlepsze, najlepszego męża nie oddam cię nikomu, nikomu, kto niżej króla urodzony. Propozycja tegoroczna jest taka bardzo, że tak powiem, bardzo różnorodna i posiada troszkę w sobie takich, poza tym, że jest wesoło, że jest fajnie, sympatycznie, to ma też dużo takich refleksyjnych rzeczy. Rzeczy związanych z nami samymi, z naszymi niepokojami i z tym, co w nas gdzieś tam siedzi. I ten rodzaj refleksji, który jest nam zazwyczaj w życiu potrzebny, żeby się na chwilę zatrzymać, zastanowić, wzruszyć. Zbraknie mu kiedyś tchu, z przykrzy się gwizdać mu, a ty zapamiętaj, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień. Przeznaczony wyłącznie dla ciebie, pośród innych istotnych dat. Niby w książce ukryty kwiat, znikną chmury, troski i cień. Słońce wyjdzie na spacer. Jest to babka taka wegańska, bez żadnego mięska. Wegetariańskie potrawy, tylko wegetariańskie. Pyszne burgery z buraków. Były kotlety z kalafiora. Do tego mam pyszną sałatkę. Jeśli będziemy żałować. Tak. I zachęcamy do spróbowania. Jeżeli chodzi o narew, to jest jedyna szansa w roku, tak, żeby ten teatr obejrzeć, bo nie mamy na razie takiego miejsca, w którym możemy sami to zorganizować, zaprosić jakiś teatr czy grupę teatralną, bo nie mamy takiego miejsca. A tu wyszedł ten naprzeciw, Darek z Agatą, więc bardzo się z tego cieszymy, że możemy raz w roku doświadczyć takich rzeczy. Do tego, żeby takie rzeczy się działy, są potrzebni lokalni partnerzy i oni są, bo to jest Narwiański Ośrodek Kultury. Dogadujemy się bez słów generalnie. Jeżeli partner chce z nami współpracować, to my jesteśmy otwarci i to jest podstawa współpracy. A kobiety z tych wszystkich tutaj, że tak powiem, koła gospodyń wiejskich są fantastyczne. A to, co one pieką, to na koniec świata się z takimi rzeczami idzie. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia płaskie, pół pięć jajek, do tego szklanka cukru. Potem 20 deko margaryny, 6 jajek. Dodaję 4 duże jabłka, tarkuję. Najlepiej, żeby były kwaśne. Potarkować. 8 łyżek kaszy manny. Pianę z białe i łyżkę miodu. Mistrzynie po prostu świata. Koło gospodyń wiejskich w Narwi. Naprawdę. Naprawdę.
proponują nam sztukę, której nie zobaczymy w jakimś zamkniętym budynku. Sztuka w budynku jest o wiele prostsza niż jakiś festiwal w plenerze, teatr w plenerze, typu Werte. Więc warto to przyjść zobaczyć i każdy znajdzie tu coś dla siebie, czy dziecko, czy starsza osoba, tak? Każdy. Naprawdę warto zobaczyć. Ja wiem, że sztuka może nie jest dla każdego, ale myślę, że ktoś, kto był tutaj chociaż raz na Wertapie, tutaj w Narwi, w Narewce, w jakiejkolwiek miejscowości, na pewno jest tutaj po raz kolejny i jeździ za tym festiwalem wszędzie, tak jak my.